po długiej rozmowie z prezydentem Stefaniukiem postanowiłem przyjąć jego propozycję objęcia funkcji prezesa Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej. Z tej rozmowy wynikało to, że będę mógł kontynuować dzieło rozpoczęte przez poprzednika mojego na tym stanowisku, pana prezesa Mieczysława Ruty, jak również w przyszłości ewentualną konsolidację spółek miejskich w Bialskich Holding Komunalny.